przygotowuję miejsce pod boróweczki. Tutaj wcześniej rósł miskant. To wszystko to jest korzenie miskantu. Jak kupiłem, to miałem 30 takich małych patyków. I to wszystko po 3 czy tam 4 latach urosło, już część mam rozdane. Teraz tutaj będzie wykopane na 2 szpadle, ponieważ tam jest piasek. Na dole jest normalnie żwirek. O. Ale już od tamtąd zaczyna się glina. I teraz stamtąd tą glinę ostatnią wyciągnę tutaj na piasek, żeby lepiej się woda trzymała. Później przyjedzie dzisiaj paleta z torfem kwaśnym i korą, także będziemy robić dalej. To całe miejsce jest przygotowane na 8 borówek. Otwór przygotowany, sadzonki też. Te sadziłem 3 lata temu, 3 razy Chandler. Te 2 były w kwaśnej glebie, więc są większe, ale i tak słabo rosły, bo dałem jej za mało. A ta jedna była na samym początku od góry i tam wymywało dość mocno i w ogóle nie rosło. Otwór jest przygotowany, trochę krzywo, ale się nie martwimy. No i dokupiłem oczywiście jeszcze 5. Opornik, będzie co ładować. Szklarnie stoją, wczoraj przywiezione. Wyglądają praktycznie tak samo, tyle że są młodsze, niby 4-5-letnie. Ale jak to jest, tego nie wiem. Tutaj rzutkiewka rośnie. Dobra, kolejny etap zakończony. Chandler numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6, numer 7 i numer 8 ogólnie. Wydaje mi się, że za gęsto. Dobra, jestem pewien, że za gęsto. 70 do 60 cm powinno być, 80 do 100. Zobaczymy. Jak coś, to się po prostu wykosi co drugi krzaczek. Coś wymyślimy. Dobrze będę nawoził, to i będę dobrze rosły. Dobra, ostatni etap zakończony. Borówki korą przysypane. Może i brzydko. Ale są. Nie ma czasu dzisiaj się tutaj za dużo streszczać. Dobra, koszty. 4 dychy za sadzonkę, co 5 za darmo. 3 miałem swoje. Torf i kora, przy czym kory mi jeszcze tyle zostało. Kosztowały 700 razem z transportem. I co? Obornik miałem swój i kopanko swoje. Godziny pracy. Wczoraj z 2, wcześniej z 2, dzisiaj pewnie też z 2, czyli 6 godzin. Całkiem przyjemnie.